Jest przede mną ważna sprawa. Szukam chłopca. Władysława. 6 grudnia. A więc święty chciałby wręczyć mu prezenty. O, tu dzieci jest gromadka. Znacie może tego Władka? Nie. Nie. To szkoda. Wielka szkoda. Wszak prezenty to nagroda. Ja o Władku wiem niewiele. Czy jest grzeczny w świątek, piątek i niedzielę? Czy na prezent zasługuje? Ale jakoś dziwnie czuję, że nie minie tu godzina, zjawi Władka się rodzina. Wszystko szczerze mi opowie i porządek zrobi w głowie. O, o! Idzie jakaś pani w kapciach. To na pewno Władka babcia. Witam panią. Mam pytanie. Jakie jest to Władku zdanie? Władzio? To mój wnuczek ukochany. Trochę psotny, trochę cwany, ale powiem ci na łóżko. Władziu złote ma serduszko. O, złote serce. W czym ta cecha się przejawia? Władzio wszystko mi naprawia. I to może nie do wiary. Wczoraj skleił okulary. Sam się chętnie rwie do roboty. I wziął tylko 10 zł. Coś mi się tu nie podoba. Władka dziwna jest osoba. Pomógł babci. Wziął pieniądze? To nieładnie? Też tak sądzę. Inne Władka tajemnice niechaj zdradzą mi rodzice. Oto idą tata z mamą. Czy powiedzą mi to samo? Bardzo różnie brzmi. Bo nie słyszę. Czasem głowę mi urywa, bo gdy psoci hałasuje, to się nie najlepiej czuję. Ważna taka jest uwaga. Władio często mi pomaga. Sprząta śmieci, wyrzuca śmieci. Taki jest, jak inne dzieci. To dobrze, to dobrze. Choć problemy czasem mamy, błędy dziecku wybaczamy. Taka tego jest przyczyna, że kochamy swego syna. Więcej informacji. Ale chyba nie bez racji spytam też nauczycielki. To nie będzie kłopot wielki, wszak obecnie jestem w szkole. Więcej wiedzy mieć więc wolę. O, to chyba Władka pani. Czy się u mnie wstawi za nim? Mikołaju, z Władkiem czasem jest jak w raju. Grzeczny, miły i uczynny. Chętny do pomocy innym. A drugiego dnia odmiana. Psoci od samego rana. Całe dobro gdzieś uciekło. Zamiast raju mamy piekło. Z Władka Urwis jest? Czy anioł? Choć spytałam o to panią, nadal kłopot ma z tym Władkiem. Więc zapytam też sąsiadkę. Oto ona, pani Mirka. Słów o Władku powie kilka. Władek, jaka tam nagroda? Wczoraj śmieci w dół na schodach. Proszę podać mi przyczynę, że ma dostać upominek. Z drugiej strony, w poniedziałek szłam ze sklepu, wczesny ranek, przy torbie ciężką siatkę. Nagle się spotykam z Władkiem. Wiem, że on do domu gonił, ale grzecznie się ukłonił. Ja pomogę. Chwyta siatki i z torbami mknie do klatki. Mówię tak.
Wniósł jaż na piętro czwarte. Dobrze. Wiele warte! Co mam zrobić? Sam już nie wiem. Dać mu prezent? Dać mu prezent? Jestem w niebie. Pójdę jeszcze na prześpiewi do jego szkolnego kolegi. Czekaj, chłopcze! Ty znasz Władka? Tak. Znać Władka to jest Władka. Zrobi, o co się go prosi. Nigdy na mnie nie donosi. Wczoraj przyszła mi ochota bezdomnego złapać kota. Władek trzymał go za nóżki. Ja mu przywiązałem poszki. Była heca, była draka. Kotek biegał jak po kraka. Kto to zrobił? Każdy pytał, ale Władek mnie nie wydał. Rany Julek, kota dręczyć? Pora schować my prezenty. Zaraz, zaraz, drogi święty, miej na wierzchu swe prezenty. Gdy ostatnio byłem chory, w łóżku ranki i wieczorek cała klasa zapomniała i samotność doskwierała. Jaki koniec tej powieści? Kto mi przyniósł lekcje, wieści? Na kim można wciąż polegać? Kim najlepszy jest kolega? Władek? Tak! Obraz rzeczy znów jest inny. Może Władek jest niewinny? Tak. Miłym byłoby dodatkiem spotkać się z rzeczonym Władkiem. Nie wiem tylko, czemu w liście, który pisał osobiście, jasno swą wyraził wolę spotkać się w społecznej szkole. Jestem! Mikołaju, Władek! To najlepsza szkoła w kraju. Mówię tacie, mówię mamie, że najlepsza będzie dla mnie. Popatrz, jakie miłe dzieci. Z nimi czas przyjemnie zleci. Chcę być grzeczny i żyć zdrowo. Prawie zawsze. Daję słowo. Czy być ich kolegą mogę? Tutaj ja ci nie pomogę. Przyszła zatem na to pora, by zapytać dyrektora. Da ci zgodę, czy też nie? Trudna sprawa. Kto to wie? Chcecie Władka w swojej szkole? Tak! Nie. Zapraszamy dyrektora. Nie! Dobrze, tutaj stałam. Uważnie słuchałam. Muszę teraz przyznać, trudna to decyzja. Władku, masz zalet. Ale też niestety nie jesteś aniołem. A ja... dbam o szkołę. Ale jeśli chcesz być grzeczny i poprawę obiecujesz? Dać mu szansę? Ładziu! Ładziu! I ja, kiedy cię poznałem, to się wreszcie przekonałem, że ci prezent się należy. Jesteś dzieckiem! Każdy wierzy, że choć dzieci robią błędy, krążą tędy i obędy i pomyłki popełniają. Zwykle dobre serca mają. Ty przez wiele życia lat słuchaj tylko mądrych rad. A z okazji, Mikołajek, ja ci dzisiaj
prezent! Ja dziękuję, jest mi miło, ale milej by mi było, gdyby każdy na tej sali mógł prezentem się pochwalić. Szczera prawda! Wiem! Ja dla wszystkich grzecznych widzów też mam prezent! Telewizor! Też mam prezent! Worek rydzu! Rydze? To są grzyby! Mikołaju, na to liczę, że w tym worku są... Słodycze! Tak! Ładnie! To był żart! Nie wierzysz chyba, że dam prezent w formie grzyba! Grzyby mogą być dla cioci! Worek pełen jest łakoci! Każdy w miejscu nie zostanie! Każdy prezent swój dostanie! Jeszcze jedno, to jest szok! Przyjdę do was też za rok! Niech radosna zabrzmi nuta, niech piosenka w świat poleci, niech śpiewają z nami dzieci! Śpiewamy! Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj święty. To Mikołaj będzie na prezenty. To Mikołaj święty. To Mikołaj będzie na prezenty. To kto do nas jedzie, żibrowej zamieci, rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj święty. To Mikołaj jeszcze nam prezent. To Mikołaj święty. To Mikołaj jeszcze nam prezent. Oj. Zamieci rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci. To Mikołaj święty. To Mikołaj niesie nam prezenty. Razem! To Mikołaj święty. To Mikołaj niesie nam prezenty. Kto wyciąga prezent, pierwszy, drugi, trzeci, kładzie pod choinką, to dla grzecznych dzieci. To Mikołaj święty. To Mikołaj niesie nam prezenty.